Siemano, strona Spanacja, dzisiaj dla was ósmy odcinek serii gry Zostać legendą Neymarem na moim kanale Kariera zawodnikiem Neymar. W dzisiejszym odcinku będzie mecz Ligi Mistrzów oraz, bo zapomniałem, terminarze oraz mecz ligowy z Levente. No z poziomem trzecim, później będą dwa nawet ciekawe spotkania ze Schalke i z nimi, ale co najpierw chciałbym wam coś pokazać. Ja dopiero wczoraj to zauważyłem, jak tutaj w tej lidze gra Borussia Dortmund. Byście w to nie uwierzyli. Nie gra w Lidze Mistrzów, mogę wam tylko tyle powiedzieć. Nie gra w Lidze Mistrzów, ale tutaj też gra. Tak, o, faza grupowa. Tutaj chyba nie gra, jeśli nie mylę. No tutaj nie gra Borussia Dortmund. Nie, co się tutaj stało. Tutaj nie ma większości zawodników, ale tutaj jest, patrz. Zauważyłem to dopiero dzisiaj, czyli w ostatnim filmiku. Nie nagrywam go tego samego dnia. O, Borussia Dortmund. Dwa remisy, z tego każdy zakończył się z wynikiem 0-0, ponieważ ma 0 zdobytych goli. I zgadnijcie, z kim się grali, z rywalem, który jest na trzecim miejscu, czyli Vitesse. A z Realem i z tymi kolejnymi przegrali już. Mają jakieś tam swoje szanse, ale serio i jeszcze coś jednego mam. Nie masz szans już chyba, wątpię. 0 zdobytych goli. Tabela, o, tutaj też. Borussia Dortmund piąta. 13 punktów. I zobaczcie na króle strzelców. Lewandowski? Lewandowski prowadzi, ale jaką ilością bramek? Hello. Jest bardzo słabo nawet. I asysta. Tyfy. Ta Borussia u mnie tutaj widzę jest najgorszym zespołem. Dobra, czas teraz na spotkanie. Jest to spotkanie z Apolle FC. Gramy jako gościa. Koszulka tych, gramy tutaj, może być. Więc rozpoczynamy spotkanie. Nie wiem, czy będzie dzisiaj akurat film zostać legendą, ale jeżeli nie będzie, to jutro na 100% będzie, ale nie będzie właśnie tego filmiku, czyli z Neymara. Ponieważ muszę czegoś oddzielić, a z Neymara już mam nieco dużo odcinków, ja bardzo lubię tą serię nagrywać. To jest chyba najbardziej przeze mnie ulubiona seria na razie na tym kanale. Szybko tracimy piłki, a nie wiem, czy jest na jakim jest poziomie trudności to. Widział, że nie jest to rozbiegnięty, czyli że nie jest to rozpędzone. Słabo poda. Słaby kop, no on niestety jest naprawdę słaby strzał. Nawet jak Neymara. Nawet jak na mojej przedniej postać. Gol! Nasza druga asysta! Jest! Nasza druga asysta w sezonie, nasza druga asysta dopiero. I do tego w Lidze Mistrzów jeszcze pierwsza. Ładnie. Ładnie Neymar, gramy tutaj tak jak powinna dla nas podawać Barcelona. Tu, rzuta i gol Messiego. Prowadzimy 1-0. W tym rywalem chyba wygraliśmy 3-0, jeśli nie mylę. Hat-trick mój był. Co więcej? 5-0 chyba. Lol, ale Neymar nie nosi długich
koszulek, to on nosi krótkie koszulki, ale z tymi, z... na zimę. Z... Kurczę mać! Jak to nie weszło? Ale jest szansa. Nie są ich dużo tutaj, więc nie będę podać. Kurczę, no, niestety tutaj była zamotanina. No, nie chcieli wykorzystać nas. Jest gol! Maja, o kurwa, Messi! Ja nie mogę, no szkoda, że nie nasze gole są, ale może być. To wygrywamy już 2-0, nawet nie potrzebowali nas, żeby ten mecz wygrać, no niestety. Żeby się tak nie zakończyło, że jedną bramkę tylko strzelę jako poprzednim meczu. Bardzo za to was przepraszam, że w ogóle jedna bramka weszła w ogóle w odcinku. To było straszne. A nazwałem to mecz z Realem, ponieważ nie nazwałem jedna bramka na sezon po trzech meczu. Bo to byłoby cienkie. Jezus, przeszkodzi. No ale się cieszę z jednej bramki, ponieważ była to moja asysta. Więc coś w tym miałem mojego było. Coś w tym mojego było, oczywiście, bo asysta. No, prowadzimy tutaj, to jest, na razie to się liczy najbardziej, mecz pójdzie z Levente, z rywalem na trzecim miejscu, ciekawe jak ten mecz pójdzie. Mały głos, abyśmy przegremisowali tamten mecz i byśmy ten chyba nawet przegrywali z Realem w punktach. No ale jednak wynik dający nam remis z Realem był jak naprawdę słuszny. Nie cieszę się z tego powodu, że Messi strzela gole, bo ja go nie lubię, serdecznie ja go nie lubię. To jest na razie tylko sezon. Tutaj muszę grać z zespołem, a w tym zespole gra Messi, no niestety. Ronaldo nie chciała robić serii, ponieważ to byłoby dla mnie za proste. Neymarem to jest jakieś wyzwanie, może jest silne, ale to wyzwanie mi jest, bo to nie jest taki bardziej doświadczony jak Ronaldo oczywiście. Jest to młody zawodnik, którym... Ale Ronaldo nawet bym nie chciał zmieniać tej drużyny. A w tym klubie akurat dużo osób w ogóle Neymara lubi z Realu, więc... Dużo osób by chciało, żeby Neymar grał w Realu, a sam bym chciał, żeby on grał w Realu, a nie w Barcelonie, bo to Real, on grał, grałby lepiej po prostu w Realu, moim zdaniem, on gra inny w ogóle styl gry. No kuźwa mać, czemu tak lagujesz, kiedy ja chcę kopnąć? Szmelcuje pani. Po prostu się nie mogę doczekać, kiedy ja sprzedam tego laptopa i kupię sobie jakiegoś coś do lepszego. Jakiego fajnego jakiegoś. Nie, jaki... Kupi. Ale co jak to dla topa? Takie gówno jeszcze tego z Toshiba. Kurczę, nie ma gola. No ale za to asyst, to się liczy. Kurwa, może byś podał komuś. Jeszcze się kiwa, wiecie. Na klepę będą grali. Takie wyniki ja nie chcę wygrać, jak będziemy grali na klepę. Już wolałbym samobój jeszcze liczyć, żeby był remis z tą klepę. Nie lubię grać na klepę. Ja nie lubię tego, jak jakikolwiek klub
Sam chcę się nauczyć tego triku, ale nie umiem. Że tak waham niby nogą i podaję na pole później. Mówię jedynie smylić, a niby podaję, a kopię. Albo podaję, a kopia, a podaję. Koleś chciał kopać, kiedy miał przy sobie i dalej koło siebie obrońcę. No to... Komputer przy tym meczu się popisał. No i... To oznacza, że wychodzimy do kolejnego... Do kolejnej... Do gry... Czyli... Do wersji... już do pucharu. Do wersji pucharowej dochodzimy. I tym stylem, kiedy będzie już wersja pucharowa, będę chciał powiększyć sobie poziom trudności Champions League, żeby to nie było takie proste. Grupy to mogę jeszcze sobie taką grać. No ale już później już chcę sobie nieco powiększyć to. Więc jedynie będą tylko mecze powiększone jak na razie, dopóki się nie polepszę w tą grę zawodnikiem. Nieco sobie tam samemu trenuję, już tam przeszłem dwa sezony Isco, ale to jest to samo co Neymarem, ale... Już tam jest to nieco lepszy. Napoli przegrywa mecz, Manchester United wygrywa, AC Milan przegrywa. Schalke remisuje i chyba tym wynikiem już nam nikt nie zagraża, ale zagraża to Schalke. Jeżeli Olympiakos straci sami, czy jeżeli Olympiakos wygra kolejne spotkanie, a Schalke z nami przegra, jest szansa na to, że będzie u nich remis w punktach. Tutaj akurat Manchester United, Manchester City prowadzi, Ajax też prowadzi tutaj już, Milan chyba już nie ma szans na wyjście. To już jest czwarta kolejka, więc nie, już nie ma szans. Czekaj. Ajax Amsterdam przegra dwa mecz. Ma już wtedy tylko 9 punktów. AC Milan Pro wygrywa każde spotkanie teraz i ma punktów aż... Punktów aż... Czyli 6... Będzie 6 punktów dodano. 10 punktów. No to a jeżeli będzie miał szansę nawet zagrać drugi mecz, ale... Napoli z Manchesterem może musi walczyć na pewno. Olympics już chyba ma już swoje wyjście gwarantowane. Ale Manchester City, Manchester United z Napoli musi walczyć. Bayern Monachium, no tutaj już akurat się nic nie zmienia u nich chyba. No pierwsza porażka, pierwszy remis chyba. Galatasaray chyba już też szans nie ma. Atletico Madrid. Chyba już też wychodzi z Paryżem. Olympiako, czy jak to się mówi, z Juventusem chyba już wyjdą. PSV jednak nie, chyba nie zagra meczu. A oni chyba już raz wychodzili z nami. Chelsea, Londyn to... Ma szansę nawet na prowadzenie, ale... Ma już pewne wyjście. No, już pewne u nich wyjście jest, ponieważ 3 punkty, 1 punkt i... Ostatnie miejsce już nie ma żadnych szans, mogę wam powiedzieć. Bo to będzie tylko 7 punktów może zdobyć, no to już szans nie ma. Drugie miejsce, no, ma szansę 9 punktów zdobyć. Jeżeli Chelsea oczywiście każde spotkanie przegra. Zwycięstwo Chelsea wychodzi. No, tutaj chyba Real już szanse już ma swoje gwarantowane, a my już wychodzimy. No i to nam się powiększył balans. Na razie nic nie zmienia się tutaj. No tutaj też miło. Dobra, czas na drugie spotkanie. Oczywiście jeżeli wygram to spotkanie, a w następnym odcinku będzie mecz z Atletico Madrid, no to też będzie mecz. Też powiększy poziom trudności. Gramy na tej samej pozycji, chociaż wolałbym tam gdzie szanse stoi, bo tam się lepiej czuję po prostu. No level... Czekaj. Informacje, tabela... Czy nie? Nie terminasz tylko...
informacje o rozgrywkach, liga hiszpańska, strzelcach to my chyba prowadzimy tak, jednym golem więcej od Messiego. Jest ta gol, ten gol akrobatyczny nam już wszystko zmienił. Cristiano Ronaldo i Bale mają 5 goli, no to jest nawet Villa ma 7, a my prowadzimy. A fasysta chyba nawet, jesteśmy chyba nawet dodani. No tak, tyle mamy ile Messi, ale ogólnie mamy 2 asysty. Z tego powodu bardzo cieszę, dobra, więc rozpoczynamy mecz. Drugi, oni chyba są na trzecim miejscu, jeżeli zremisujemy, to już jest chyba nad po nas, jeżeli Real wygra. Dobra. Gramy u siebie jako gospodarze na Camp Nou. Mogę coś ściągnąć update od PS-a? Nie wiem, boję się właśnie, że go ściągnę i stracę Borussię Dortmund i tak dalej, ja się to boję. Więc żadnych update'ów do końca serii nie będę, ale od PS-a 15 spróbuję ściągnąć jakiś ich update. I... ale straciłem piłkę. Dzisiaj był odcinek kadry Realem, znaczy z Realem. Kapitan posiada piłkę. Czy tak długo będzie mógł posiadać? Biegnie na swoją obronę, to nie jest zbyt dobry. A ja również nie weszłem na swoją pozycję i nie. Co piłkę. A my patrzymy, jak to spotkanie się zakończy. Nie wiem, czy ja powinien być tam faul, ale dobra. Jeżeli to by był faul, to by na jednym dniu bym już miał 2 rzuty karne strat. No ale blisko było. Ja nie mogę, byłoby to prawie gol w główki! Kurczę, nać! Chyba nim skoczyliśmy, ale niestety nie ma gola. Ale jak na razie kończy się to wynikiem... Jak mecz się zakończy wynikiem 0-0, no to będą nieco straty. Jo, nie mogę, jak to nie weszło. Ładnie to zrobił. Jest gol! Bramka i prowadzimy 1-0. Nasza bramka i wygrywamy. Nieco teraz długo używa tą cieszynkę Neymar u nas. Chyba w poprzednim meczu też używał, nie. 2 odcinki temu chyba używał to samo i w tamtym odcinku też po tej bramce. Ładnie, chyba. Już ten to była jedna bramka na mecz, a tak to ja nie chcę to. Z Lewence chcę wygrać większy wynik. A jutro mecz chyba będzie to mecz ligowy i mecz kadry. Dobrze, Neymar! Mamy szansę na asystę. Ne, idź. O kurczę, czemu to tak? Gol! Druga nasza bramka. Neymar! No i my niestety oddalamy się od Messiego o 2 bramki. No i nawet dobrze.
Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj zagrać mecz, czy z nami tak samo będzie dobrze, jak tutaj. David Navarro. Zdobyłem swoją pierwszą żółtą kartkę w meczu z Realem, to cienko. Jeżeli uda mi się nagrać jeszcze dzisiaj filmik z... zostać legendą, no to na pewno jutro będzie filmik z Atletico. Jaka ładna szansa... Kurdziwa mać! Już miałem gdzieś na... prowadzić ten mecz. Patryk, jak się zdobyć. A tak się oddalamy o 3 bramki na razie. Na razie o 3 bramki. Ponieważ po pierwszym meczu oddaliliśmy się tylko o jedną bramkę dalej od Messiego. A dzisiaj właśnie o 2. Dzisiaj o 3 aż. Bo 2 do ten. Ale to jeszcze się nie skoczył mecz. Oczywiście Messi może jeszcze 6, 2 gola. A jak jedną, to będzie bardzo jeszcze dość. Jak to nie weszło? Kurczę, nie weszło nasz inny strzał. No nieco ciężko się tutaj gra, ponieważ jest taka dziwnie kamerka ustawiona, nie tak jak... w zwykłych meczach, bo jak było, to był zwykły... No, bym miał szansę kolejną swoją bramkę akrobatyczną strzelić w meczu z Belzem... w Realu Belzemą, no to miałem fajną szansę. Belzemą miałem szansę. Kurczę, nie ma gola. Ale za to rzut wolny, no niestety nie z tej pozycji, co ja chcę. Nie, właśnie szansa była, no ale niestety rywal dostał piłką głosu w głowę. A wczoraj był mecz Realu, chyba się powtarzam nawet. Morata miał maszyniaka na oku. Były to dwa mecze Pucharu Króla. Jutro chyba mecz na polu, jeśli nie będę powiedział. A czyli no nie tak naprawdę, tylko że z nami będą walczyć. Daniel Alves. Possibility here for a cross. He did well to get it. What next? Iniesta on the ball. Goal! Hat-trick! Hat-trick naszego piłkarza. Baba. Messi zeszedł? Cóż, co się dzieje? Jedna asysta i 3 bramki. No to fajnie nawet nam poszedł ten mecz. Zemsta za poprzedni. 1 bramka tylko zdobyta. Dzisiaj 3 bramki asysta. 5 w ogóle bramek zdobytych dla Barcelony. Poprzednie mecze, chociaż 2 mecze temu, no to te 2 odcinek chyba to był... Czekaj, to jest 8 chyba odcinek. Więc 6 odcinek chyba był wtedy 5 goli strzelonych, no to się nieco... Kurczę, niestety Messi. Neymar nie był szybszy od obrońcy. To jest dziwne. Pedro, Iniesta, plays it long.
Gol! Czwarta nasza bramka w tym meczu. Co to za gol? Zalewka. Cóż to za bramka? Gol 16 aż strzelony. Dałem z początku pola bramkarza, no to ładnie jak na razie. 4-0, wygrywamy to spotkanie pod koniec meczu, szalony gol. Bez żadnych szans. No, mecz chyba najciekawszy, 9-0. Jesteśmy takie statystyki, chyba nasze statystyki nawet się zwiększają. O, jak Real wygrał swój mecz z Espanyol. Takim samym wynikiem, jak wygrał poprzedni mecz ligowy. Ładnie. No i wzrastają o jeden, jedna porażka. No, dobrze nawet mecz. Nawet mecz dobry dopiero. 22 gole zdobyte. I nasz 18 gol. Znaczy nasze 18 bramek i 2 asysty, no to ładnie. Ciężka, że mogli nam dać jeszcze mecze nie tylko, mogli nam jeszcze dać kadrze. No niestety ja nie wzrastam, ale tutaj nieco ciężko będzie już coś. No jest to też nadal się trzymamy przy tym 90. No tam na razie pasi, no ale dobra. Pomijamy. Proszę czekać. Zostałeś powołany do reprezentacji Brazylii. No a jutro mecz, który będzie najważniejszym meczem w tym tygodniu. No, jeden z ciekawszych meczy, bo w tym tygodniu już chyba dwa najciekawsze mecze. Mecz Atletico Madryt i mecz Real Madryt. No i znowu w Madrycie mecz. Zostałem powołany? Tak, zostałem powołany do tego meczu. Niestety ten mecz będzie nieco pozycja, która... Która pozycja? 10. Atletico de Madrid. Malaga stanęła na 4. miejsce. Lewen. Ale Werner, nawet ta porażka im nic nie zmieniła. Poza tym, że Malaga ma coraz więcej szans na miejsce w trzecim. Trzecie miejsce. A mi jak na razie tak pasi, żeby Real był na razie na drugim miejscu. Później, żeby możliwe, że jak będziemy opadać z siły, to oni wyrosną mecz z Atletico. Może nam wszystko zmienić mecz z Realem. Może dać tak, że jeżeli przegramy z Atletico, a Real wygra, mamy te same statystyki z punktami. Remis daje nam jeden punkt przewagi. Chyba, tam jak się nie mylę, jeden punkt przewagi wtedy nam daje. Bo tak mamy 3 punkty przewagi nad Realem, czyli jednego meczu na... Jak na razie tak nie pasi, czekajcie, jeszcze zobaczycie jeszcze statystyki. Bramek, 12 goli, my zdobyliśmy w lidze, a Ronaldo 6. Więc Ronaldo ma nadal szansę na miejsce drugie w bramkach, a asysty, szanse 3, jest na 2, Daniel Alves 2, a my nadal 1. Więc dobra, tutaj się będę z wami żegnał. Subskrybujcie, łapkę w górę, ja się z wami żegnam. Na razie, cześć, yo!